witajcie rodacy. Yubico specjalizuje się w tworzeniu małych pendrive'ów, na których znajdują się klucze sprzętowe, a to 100% zabezpieczenie przed włamaniem na nasze konta na portalach internetowych. Jednak czy to coś dla Was? Szyfrowanie sprzętowe na chwilę obecną jest nie do sforsowania przez hakerów. Nawet gdy mają nasz login i hasło, to i tak nie dostaną się na nasze konto na Amazonie, do Gmaila, Facebooka, GitHuba, WordPressa itd. Jeżeli konkretna strona obsługuje właśnie takie dodatkowe uwierzytelnienie, a mówię tu o U2F, to możemy wtedy spać spokojnie. Pod samym tym angielskim skrótem U2F kryje się protokół Universal Second Factor i jeżeli kiedykolwiek mieliście dwuskładnikowe uwierzytelnienie, jak wpisanie kodu z SMS-a czy z poczty, albo używaliście Google Authenticator, to mając YubiKeya, to o tych sposobach możecie zapomnieć. Wystarczy, że podepniecie pendrive'a do kompa i po wpisaniu loginu i hasła klikniecie guzik, który się znajduje z boku i gotowe, strona wtedy Was automatycznie przepuści. Mało tego, jeżeli strona obsługuje FIDO 2, to wtedy nawet nie musimy wpisywać swojego loginu i hasła, a automatycznie jesteśmy przepuszczeni do serwisu. Brzmi to bardzo prosto i możecie myśleć, że wtedy jesteśmy jeszcze bardziej podatni na ataki, ale nic bardziej mylnego. Klucz sprzętowy daje nam ochronę najwyższej rangi i nawet najszybszym superkomputerom, których jest garstka, zajęłoby grube lata, by taką ochronę obejść. No i tutaj tak naprawdę dochodzimy do pierwszej niedogodności, bowiem gdy zgubimy takiego YubiKeya, to jesteśmy w czarnej dupie. Producent, jak i każda strona, mocno rekomenduje, by mieć dwa takie klucze, bowiem w przypadku uszkodzenia czy zgubienia pierwszego, to mamy drugi, którego schowaliśmy. Również na chwilę obecną nie wszystkie serwisy wspierają szyfrowanie sprzętowe. Oczywiście to szybko się zmienia, jako że już niedługo to będzie standardem, no ale jeszcze nie jest. No i jak już narzekam, to kolejnym niuansem, ale na szczęście ostatnim, jest to, że zawsze musimy mieć wolny port USB, by tego pendrive'a tam wpiąć, co w przypadku na przykład tańszych laptopów może być problematyczne. Natomiast jeżeli Wam zależy na ochronie swoich danych, to nie ma lepszego rozwiązania. Tu niestety nawet najwięksi youtuberowie jak Linus Tech czy nawet polscy influencerzy padli nieraz ofiarą cyberprzestępców. Mało tego, ja też w pewnym momencie straciłem wszystkie filmy na kanale i dopiero po tygodniu super YouTube'a przywrócił mi dostęp do konta, ale na przykład firmowego maila nie odzyskałem. Mając takiego YubiKeya, to nigdy by mi się nie przydarzyło i możecie być pewni, że dałbym wszystko, by coś takiego nie miało miejsca, ale mądry Polak po szkodzie. No i dochodzimy do ceny. Tu YubiKey ma kilka pendrive'ów do wyboru, nawet z opcją skanowania linii papilarnych. Mój model 5CI z portem USB-C i Lightningiem kosztuje 331 zł plus VAT, więc sporo, ale działa z każdym urządzeniem, wliczając smartfony. Bez różnicy mu też system operacyjny, obsługuje wiele protokołów, w tym FIDO 2, no i zapewnia ekstremalną ochronę. Tu plusy usprawiedliwiają cenę, a gwarantuję, że jak padniecie ofiarą jakiegoś ataku, to przypomnicie sobie moje słowa. Niestety. Dodatkowo, jako że całe szyfrowanie odbywa się wewnątrz pendrive'a, to w żadnym stopniu nie spowalnia on komputera. Ja w 100% ten sprzęt polecam i u mnie na stałe zagościł już w PC-cie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.